I read the book when I was 16, and then I did it when I was 46. So even there, 30 years passed, but I probably have to mature a bit to understand that fully. Sama idea nie zmieniła się absolutnie. To nadal jest spektakl, który porusza życie codzienne, nasze miłości, przyjaźń, mogę powiedzieć też nienawiść, też zawiść, śmierć. To wszystko, co nam towarzyszy w życiu. Dzisiaj mamy Greka Zorbę. Drodzy Państwo, to wielkie wydarzenie, bo to 30-lecie prapremiery, polskiej prapremiery tutaj w naszym teatrze. W tym czasie jakby od Łodzi otworzyło się uczucie do muzyki greckiej. I still want to be able to show the audience and give the audience a feeling that they're actually seeing Alexis Zorba, the character, and who he is as a person, and how he relates and interacts with everybody, but especially, of course, John, and because the story it revolves around their friendship and what they can teach and learn from each other. Ten sprzed 30 lat zupełnie inny, inne scenografia, inne kostiumy, ale tym jesteśmy zachwyceni, przede wszystkim ruchem. Balet jest znakomity. To, co wykonują te figury taneczne, po prostu piękne. Urodzeni Grecy. Fantastyczni soliści, fantastyczni. Piękny występ, piękna młodzież, bardzo dobrze przygotowana. Gratuluję. Muszę przyznać, że to jest pierwszy taki spektakl, który jest tak wymagająco emocjonalnie dla mnie jako dla artystki, że mam nadzieję, że podołałam temu zadaniu i że widowni się podobało. Także oklaski tutaj, owacyjne stojąco trochę to potwierdziły. Także jestem szczęśliwa, że wszystko się powiodło. It's catharsis, you know, that's the main aim, is to unite the public to the message of the artists. To jest wachlarz emocji, od zadowolenia, po płacz, po rozpacz, po ogromną przyjaźń z Zorbą, która też zawodzi, po ogromną miłość z Mariną, która niestety nie kończy się happy endem. Więc jestem bardzo zadowolony, choć nie ukrywam, że też zmęczony. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj byłam i mam nadzieję, że publiczność łódzka będzie mogła znów ten spektakl oglądać po wielokrotnie.